Ten tytuł właśnie Apokalipsa w świetle Ewangelii Dziejów Apostolskich wskazuje na to, że Pan Jezus w Apokalipsie ukazał, iż Kościół przed Jego powtórnym przyjściem przeżyje ten dramat w swoim łonie przede wszystkim, jak i w łonie synagogi przeżyli Jezus Chrystus i apostołowie. Czyli Ewangelia ukazuje nam ukrzyżowanie głowy Kościoła, natomiast Dzieje Apostolskie ukazują nam dramat podziału synagogi wokół właśnie osoby Jezusa Chrystusa. I tutaj widzimy taki bardzo prosty schemat, który nam pokazuje, o co tutaj chodzi w tym słowie prorockim. Czyli mamy do czynienia z wielkim odstępstwem, tak jak powiedziałem nawet wczoraj, że wielkie odstępstwo nie będzie polegać na apostazji, czyli odwróceniu się od wiary, ale na głoszeniu innej, fałszywej Ewangelii, a jakby głównym motywem zwodzącym właśnie jest ta idea fałszywego miłosierdzia, której poświęciłem osobną konferencję. I te wielkie odstępstwo wyłoni swojego odstępcę. To bardzo ważną rzecz mówię, bo mówi się o zwiedzeniu. Biedni ludzie zostaną przez kogoś zwiedzeni. Ale trzeba tu powiedzieć, że nawet jeżeli o ile możliwe zwiedzi nawet wybranych, to możemy mieć pewność, że Pan Bóg dopuści moment, w którym postawa zwodziciela okaże się tak jawna, dla wybranych właśnie, dla zapisanych w Księdze Życia, że zostanie on zdemaskowany. Ale problem polega na tym, że dlatego, iż w bardzo wielu sercach tych, którzy będą dalej określali się jako wierzący, dokonało się odstępstwo, to właśnie ono zrodzi odstępcę. Dlatego nawiązywałem tutaj, porównywałem, przywoływałem pierwszy rozdział pierwszej Księgi Machabejskiej. Pamiętamy, figurą Antychrysta jest Antioch IV Epifanes, zgodnie z proroctwem Daniela. 3,5 roku, czyli te symboliczne 3,5 roku, ale i w wypadku Antiocha IV Epifanesa i w wypadku Wielkiego Ucisku faktycznie będzie to realny czas, 3,5 roku, byli prześladowani Żydzi. Dlaczego byli prześladowani? Otóż wracam do tej myśli, zachęcam do powrotu do tego pierwszego rozdziału pierwszej Księgi Machabejskiej, ponieważ on jest kluczowy do zrozumienia tego, co się wydarzy i czasu, w który wchodzimy, na co mamy zwrócić uwagę. Otóż jest tam mowa o Żydach helenistach. Kim byli Żydzi heleniści? Żydzi heleniści to byli tacy Żydzi, którzy chcieli żyć po prostu po pogańsku, którzy nie chcieli stosować się do prawa Bożego, zachowując status Żyda oczywiście. I udali się do Antiocha IV Epifanesa, żeby im na to zezwolił. I Antioch IV Epifanes wydał dekret, w którym zezwolił im na to, żeby nie stosowali się do prawa, ale żyli jak inne narody. Wiemy, że wtedy rodzi się opozycja, czyli Żydzi, którzy chcieli zachowywać prawo, przeciwstawiali się temu. A więc Żydzi heleniści mówią: nie będziecie nam tutaj przeszkadzać, tak? Uciszymy was. Udają się do króla. I ten wydaje drugi dekret zakazujący stosowania prawa. I mam głębokie przekonanie, że ta historia właśnie wprowadzi nas w wielki ucisk. Ponieważ mamy bardzo wielką liczbę chrześcijan, którzy wcale nie chcą się nawracać. Tylko chcą usłyszeć inną Ewangelię, w którą będą słyszeć o miłosierdziu, ale broń Boże o nawróceniu i o pokucie. I tak właśnie się dzieje. I jeżeli się pytamy, co za walka toczyła się na synodach i nie tylko na synodach, jakie problemy są z ostatnią adwortacją i z wielu innymi wypowiedziami głowy Kościoła i liberalnych hierarchów, to tu leży właśnie odpowiedź. Usankcjonować grzech. Nie odstępując od wiary.
To jest właśnie to, co już się, co zostało zapowiedziane, dlatego Antioch IV Epifanes jest figurą Antychrysta. A jeżeli my się temu przeciwstawiamy, to będzie trzeba nas spacyfikować i na tym polega wielki ucisk. I widzimy tutaj tę właśnie prawidłowość. Nawiązałem do Antiocha IV Epifanesa, można powiedzieć, ale przecież ci, którzy ukrzyżowali Pana Jezusa i prześladowali apostołów, oni nie chcieli żyć jak heleniści, wręcz przeciwnie. Oni byli wręcz fanatykami prawa, ale jak dalej tu w konferencji powiemy, że nie tego prawa Bożego, ale tego, które sami sobie ustanowili. To dalej wybrzmi właśnie w konferencji. W ten sposób stworzyli sobie własną interpretację Starego Testamentu, dokładnie tak, jak dzieje się to dzisiaj. Nie pamiętam teraz, czy to Roberto de Mattei, taki artykuł na Bibule się właśnie ukazał, gdzie mówi się o wprost o talmudyzacji teologii. Właśnie talmudyzacja teologii polega na tym, że różne niebiblijne, odbiegające od magisterium Kościoła interpretacje Słowa Bożego, interpretacje teologiczne właśnie zaczynają dominować w Kościele i decydować o tym, jak mamy, w co wierzyć i jak mamy żyć. To właśnie, tu właśnie leży ten problem. I mamy ten podział, synagoga szatana i Kościół Chrystusowy. On dokonał się, jest opisany właśnie w Dziejach Apostolskich. Początek oczywiście jego jest po ukrzyżowaniu Pana Jezusa, kiedy, o czym dalej nawiążę, nie będę się teraz tu zatrzymywał. I widzimy, że Pan Jezus zapowiada podobny czas przed Jego powtórnym przyjściem. Jak powiedziałem wczoraj, ten czas ma za zadanie właśnie zweryfikować Kościół. Kąkol i pszenica rośnie do żniwa i przychodzi czas, żeby określić, kto jest pszenicą i kto jest kąkolem. I rozdzielić te dwie rzeczywistości, dlatego właśnie w 17 rozdziale Apokalipsy Pan Jezus mówi: mój ludu, wyjdź z nierządnicy, aby nie brać udziału w jej grzechach i w karach, które za ten grzech przyjdą. A więc ten dramat podziału jest zapowiedziany przez Słowo Boże, jest zapowiedziany przez samego Pana Jezusa, więc nie może się on nie wydarzyć po prostu. Ale największym dramatem tych czasów, tak jak powiedziałem wczoraj, jest to, że jak zadmino ego, nikt nie bierze na poważnie słowa prorockiego. Pokój i bezpieczeństwo, bramy piekielne go nie przemogą. Są powtarzane różne slogany, które nie mają podstawy ani w Słowie Bożym, ani tak naprawdę w realiach. Jeżeli ktoś chce naprawdę otworzyć oczy na znaki czasów, mamy ich tyle, że trudno nie zacząć się zastanawiać. I teraz już wiemy, na czym polega wielki ucisk i kto będzie jego przyczyną. Na pewno nie islam. Islam oczywiście, to nie ulega wątpliwości, że prześladuje. Ale wielki ucisk będzie wywołany przez nierządnicę. Pana Jezusa, powtarzam, nie wydali wyrok na Pana Jezusa, wyroku Rzymianie. Oni zostali do tego przymuszeni przez synagogę szatana. To było na nich wymuszone. Piłat nie chciał krzyżować Pana Jezusa. To arcykapłani uczeni w piśmie ukrzyżowali Pana Jezusa i dali początek synagodze szatana. Nie pasterze, nie rybacy, nie rzemieślnicy. Tylko arcykapłani uczeni w piśmie dali początek synagodze szatana. I nie inaczej będzie na koniec. Najważniejsze jest i dla nas najważniejsze, że nierządnica będzie miała atrybuty władzy doczesnej, ale my będziemy mieli atrybuty Bożej łaski. Szczególne wylanie właśnie Bożej łaski w tym czasie wielkiego ucisku. To właśnie jest dla nas najważniejsze. I tak jak wspomniałem, te dwie bestie z 13 rozdziału Apokalipsy, to jest właśnie Piłat i Kajfasz czasów ostatecznych, czyli ten, który stanie na czele nierządnicy i ten, który stanie na czele nowego porządku świata i zapewne, że ten nowy porządek świata jest stworzony przez synagogę szatana, będzie dążenie do odbudowy trzeciej świątyni i ustanowienia stolicy świata właśnie w Jerozolimie i ogłoszenia króla jerozolimskiego królem świata.
I teraz już przechodzimy do konkretnych tekstów Słowa Bożego, które uzasadniają, można powiedzieć, tezę, którą tu postawiłem na początku. Proszę bardzo, ten tekst mówi nam o tym, że rozłamy nastąpią w rodzinach. I kiedy głosiłem już tą konferencję, właśnie spytałem słuchaczy, czy ktoś w rodzinie posiada dżihadystów, tak? Nikt nie powiedział, że posiada, tak? No właśnie, ponieważ, jak wspomniałem, wielki ucisk będzie dziełem nierządnicy, a nie islamu. Brat wyda brata na śmierć. Chodzi właśnie o to, że po śmierci Pana Jezusa małżonkowie się kłócili, przywódcy synagog się kłócili, sąsiedzi się kłócili. To Kajfasz ma rację, arcykapłan, czy Jezus ma rację? Ten ukrzyżowany ma rację, czy ten ma rację? I cały naród żydowski się podzielił. Więc musimy zrozumieć, jaki dramat nas wkrótce czeka. My tutaj siedzimy, ale czy na pewno wszyscy znajdziemy się po jednej stronie? Nie wiem tego. Wkrótce będziemy musieli wybrać albo prawdziwą Ewangelię, albo fałszywą Ewangelię. I będą małżonkowie się kłócić, sąsiedzi, kapłani, biskupi. I będziemy musieli wybrać. I będą nieprzyjaciółmi człowieka jego domownicy. I będziecie w nienawiści u wszystkich. To jest bardzo ważny tekst, ponieważ to jest jeden z tych tekstów, które podważają sensowność dialogu międzyreligijnego, takiego, jak jest promowany. Mówiłem to w konferencji Zmiany czasu, Zmiany klimatyczne, Znaki czasów i Nowy Rzymski Panteon, że jeżeli będziemy głosić w autorytecie Jezusa Chrystusa wszelkiemu stworzeniu, jeżeli za świętym Pawłem powiemy, że najpierw należało nawracać Żydów, to synagoga szatana czy islam nie będzie przyjazny wtedy, nie będzie dialogował, ponieważ Jezus nie mówi, że macie sobie rozmowy prowadzić, że Budda jest taki, Allah jest taki, a Jezus jest taki. Mówi, głoście wszelkiemu stworzeniu, że jestem jedynym Zbawicielem i Panem. I wtedy będziecie w nienawiści u innych, bo będziecie głosić w autorytecie. I to jest problem dialogu międzyreligijnego. Pierwszy ten problem to jest ten, że stawia się znak równości między religiami, tak naprawdę. Siadamy sobie do jednego stołu i to, co mówiłem w tej konferencji, Eliasz nie usiadł z kapłanami Baala do jednego stołu. Przecież oni też byli wierzący, oni wierzyli w jakiegoś Boga. Ale to nie był prawdziwy Bóg i Eliasz powiedział do Izraelitów, do kiedy będziecie się chwiać na dwie strony? Albo wierzycie w Boga, albo w bożki, tak? O tym też bardzo wyraźnie mówiłem, że religie monoteistyczne, zbieramy się, bo wierzymy w tego samego Boga. Ale nie wiara w Boga nas zbawia, tylko w Jezusa Chrystusa. Dialog międzyreligijny byłby uprawniony, gdyby nasza wiara była teocentryczna. Ale nasza wiara jest chrystocentryczna. Co z tego, że ktoś wierzy w Allaha, a odrzuca Jezusa Chrystusa? Co z tego, że ktoś wierzy w Jahwę, ale odrzuca Jezusa Chrystusa? Dlaczego Pan Jezus nazwał synagogę synagogą szatana? Skoro ci ludzie wierzyli w Jego Ojca i wierzą. No dlatego, że odrzucają Jezusa Chrystusa i nie będą zbawieni. Dlatego możemy sobie rozmawiać, tak? Jaki jest wasz Bóg, jaki nasz jest Bóg. Ale po pierwsze, my wierzymy, że tylko nasz to jest Bóg. I tutaj nazwa międzyreligijny się kłóci w ogóle. A po drugie, mamy głosić w autorytecie, że Jezus Chrystus jest jedynym Panem. I wtedy będziemy w nienawiści u wszystkich. No i dochodzimy właśnie do tego kolejnego momentu, kiedy Pan Jezus mówi, wyłączą was z synagogi. I dalej w dalszych tekstach zobaczymy, w jaki sposób to nastąpiło. Wyłączenie synagogi jest opisane właśnie w Dziejach Apostolskich. I nas wyłączą z nierządnicy. A my sami chętnie z niej wyjdziemy. I zaprasza nas do tego Pan Jezus, o czym już tutaj wspominałem.
I każdy, kto was zabije, będzie sądził, że oddaje cześć Bogu. I kto nas będzie zabijał? Ci najbardziej miłosierni będą nas zabijać. Tolerancyjni, miłosierni. Bo to jest utopia, to jest ideologia. Wiemy, ile krwi się polało w ideologii. Rewolucja francuska, komunizm głosił wspaniałe hasła i spływał krwią. I hasła tolerancji i hasła bezwarunkowego miłosierdzia też spłyną krwią. W swoim czasie. I oto tekst bardzo ważny, kluczowy, bo mówimy o dialogu międzyreligijnym, więc zobaczmy, kim jesteśmy dla judaizmu. Bo nie łudźmy się, że dzisiaj, skoro do dzisiaj judaizm nie uznaje Jezusa Chrystusa, że jesteśmy inaczej oceniani jak 2000 lat temu. Według drogi nazywanej przez nich sektą. I to ksiądz profesor Prostowski wyraźnie powiedział. Dla nich jesteśmy chrześcijanie odszczepieńcami, sektą. Żeby nie było, że mówię tylko w swoim autorytecie. I niewiasta właśnie tak będzie określona. Sekta. Będziemy sektą. Ponieważ nie będziemy mieli atrybutów władzy. One pozostaną przy nierządnicy, tak jak powiedziałem. Cóż my robimy wobec tego, że ten człowiek czyni wiele znaków? Jeżeli go tak pozostawimy, to wszyscy uwierzą w niego. To właśnie, tak jak powiedziałem, niewiasta będzie miała atrybuty Bożej łaski, tak jak Pan Jezus, który nie był arcykapłanem, nie był przewodniczącym synagogi, przychodził do świątyni, do synagogi, ale miejscem jego nauczania były miejsca ustronne. I niewiasta też udaje się na pustyni. Wychodzi z nierządnicy. I będzie podobne, i będzie podobna reakcja nierządnicy. Jeżeli takich pozostawimy, oni żyją jak pierwsi chrześcijanie, czynią znaki, to niedługo wszyscy z tego kościoła do nich pójdą. I tego dnia postanowili go zabić. Wielki ucisk. Te same motywacje. I dlaczego postanowili go zabić? Tu jest papierek lakmusowy, kto miał Ducha Bożego. Czy Pan Jezus, czy arcykapłani uczeni w piśmie? Kim jest szatan? Szatan jest kłamcą i zabójcą od początku. Więc najpierw próbuje okłamać i zwieść. Jeżeli ktoś nie da się okłamać i zwieść i obstaje przy prawdzie, wtedy go zabija. I za chwilę tu właśnie to jeszcze trochę dalej wybrzmi, wrócę właśnie do tego. I tu mamy, tak nazwałem to, takie spotkanie duszpasterskie, no bo ostatecznie przecież tutaj, cóż, władze duchowne się spotkały, tak, na tym zebraniu. Arcykapłani, starsi ludu i sobie tak radzili nad właśnie programem duszpasterskim, tak? Spotkanie plenarne Sanhedrynu. I co oni wymyślili? Tylko nie w czasie święta, żeby wzburzenie nie powstało wśród ludu. Kolejny znak złego ducha. Działać w ukryciu, tak? A Pan Jezus co powiedział? Ja nie nauczałem w ukryciu. Spytajcie tych, do których głosiłem. Wszystko mówiłem jawnie. A co oni powiedzieli? Zebrali się w ukryciu i powiedzieli tylko nie w czasie święta, żeby wzburzenie nie powstało wśród ludu. Kiedy ostatnia głośna suspenda, wiemy, jakiego kapłana, tak? Została ogłoszona. Wzburzenie powstało gdzie? Wśród ludu księdza Jacka. Wśród ludu powstało wzburzenie. I ja myślę, że suspend by było więcej, gdyby właśnie nie lęk przed tym, że jak za dużo ich będzie, to powstanie wzburzenie wśród ludu, więc wybierają takie, próbują wyciszyć takich bardzo wyrazistych przywódców. Ale, jak zobaczymy dalej,
fala łaski będzie tak mocna, że wyciszanie pojedynczych osób nie wystarczy. Będzie musiał zacząć się wielki ucisk. I tu właśnie wracam do tej myśli. Proszę zobaczyć, zanim padnie słowo zabójstwo, jest najpierw groźba. Prośba, groźba, bo prawdopodobnie to było tak, że arcykapłani uczeni w piśmie, Dzieje apostolskie nie ukazują całego tego dialogu. Może tam było, słuchajcie, nie przemawiajcie, damy wam posadki w synagodze, tak? Zapłacimy wam. Mogły być propozycje dla apostołów. Czemu nie? W każdym razie, jak propozycje nie pomogły, no to zaczęły się groźby, tak? W imię czego? Autorytetu. To jest bardzo ważna sprawa, ponieważ to, co powiedziałem, największe działo, jakie się wytoczy przeciw nam, będzie posłuszeństwo. A my będziemy musieli powiedzieć dokładnie to, co apostołowie, trzeba słuchać bardziej Boga niż ludzi. Prawda Ewangelii jest ważniejsza niż fałszywa Ewangelia, którą głosi choćby najwyższy autorytet. Ponieważ najwyższym autorytetem zawsze jest Pan Bóg. I On jest tylko absolutnym autorytetem, a każdy ludzki autorytet, który nadużywa swojej władzy, nie ma prawa wymagać posłuszeństwa. Ludzie się zachowują, tak jak słucham, tak jak oficerowie w Norymberdze. Papież powiedział, biskup powiedział, ksiądz powiedział. Ja tylko wykonuję rozkazy. Umywam ręce. Wyłączam sumienie. Rozumiemy, o co chodzi. Tu jest pies pogrzebany. To jest centralna sprawa. To o to się rozbija właśnie przede wszystkim. O kwestię posłuszeństwa. To dlatego tak wielu, bojąc się wykluczenia z synagogi, wbrew sumieniu pozostało w synagodze. I wielu w nierządnicy pozostanie wbrew swojemu sumieniu. I prawdzie Słowa Bożego. I będą nam mówić, zabrońmy im surowo przemawiać. Zakazali im w ogóle przemawiać i nauczać w imię Jezusa. I tak będzie w imię prawdy Ewangelii. I ponowili groźby. Rozsądźcie, czy słusznie jest w oczach Bożych bardziej słuchać was niż Boga. I dogrywka nastąpiła. Zakazaliśmy wam surowo, a wy dalej to robicie. I pada ta sama odpowiedź. Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi. I wybuchło wówczas wielkie prześladowanie, bo szatan jest kłamcą i zabójcą od początku. Nie udało się prośbami i groźbami. Pozostał, jest tak zwane rozwiązanie ostateczne. Kilim, tak? Wówczas wybuchło wielkie prześladowanie. Szaweł niszczył Kościół. Gorliwie służąc Bogu. Gorliwie służyłem Bogu. Prześladowałem tę drogę, głosując nawet za karą śmierci. I tak będzie też teraz. Dżihadyści gorliwie służą swojemu Bogu. Członkowie synagogi szatana też gorliwie służyli Bogu. I nierządnicy też będą gorliwie służyć Bogu. I Pan Jezus o tym mówił. Będą was zabijać, myśląc, że oddają cześć Bogu. Kojarzymy ten fragment Ewangelii? Będą was zabijać, myśląc, że oddają cześć Bogu. I co tu mówi? Wyznawałem judaizm. Kojarzymy sobie judaizm, tak? Jest dzisiaj judaizm? Jest. I tak samo jest 2000 lat temu nazwany. To nie jest inny judaizm. My zostaliśmy umieszczeni w Matrixie. Wiele osób nie jest świadomych realnego stanu rzeczy. Byłem szczególnie wielkim zapaleńcem w zachowywaniu tradycji moich przodków. I tu jest problem. Nie prawa Bożego, ale tradycji moich przodków. I ten temat teraz podrążymy. Dlaczego twoi uczniowie postępują wbrew tradycji starszych?
I Pan Jezus odpowiada, a dlaczego wy przestępujecie przykazanie Boże, stawiając wyżej waszą tradycję? I tak ze względu na waszą tradycję znieśliście przykazanie Boże. I tak można zmienić magisterium Kościoła w taki sposób, że będzie łamać prawo Boże i słowa Pana Jezusa, tak? Cały temat kwestii homoseksualizmu i cudzołóstwa obraca się wokół tego właśnie. Że stworzy się naukę w imię kościelnego autorytetu, która będzie sprzeciwiała się Ewangelii. I tak tradycja starszych zniesie przykazanie Boże. Ale czci mnie na próżno, ucząc zasad podanych przez ludzi. My możemy zintegrować grzeszników, ale oni pozostaną grzesznikami. Ja powiedziałem kiedyś na homilii, idź, połóż się obok nieboszczyka i integruj się z nim. Zobaczysz, jak ci to wyjdzie, czy się z nim zintegrujesz. No. Ale jednak innej Ewangelii nie ma, mówi święty Paweł. Są tylko jacyś ludzie, którzy sieją wśród was zamęt i którzy chcieliby przekręcić Ewangelię Chrystusową. To centralnie się dzieje. Poczynając od góry, kończąc na samym dole Kościoła. Kim są ci jacyś ludzie? Proszę sobie już dopowiedzieć. I tu mamy my lub anioł z nieba. Święty Paweł mówi my, o apostołach. Mówi on o absolutnym autorytecie. Najwyższym autorytecie Kościoła. I tu jest właśnie to, o czym powiedziałem przed chwilą. To nie są moje słowa, tylko świętego Pawła. Nie ma prawa ludzki autorytet postawić się wyżej od autorytetu Boga. A to uczynili arcykapłani uczeni w piśmie i to dziś próbują czynić niektórzy hierarchowie. Choćbyśmy my lub anioł z nieba głosili inną Ewangelię, niech będzie przeklęty, dwukrotnie to powtarza święty Paweł, anatema. I teraz właśnie takie małe nawiązanie, w jaki sposób dokonuje się zwiedzenie. W jednym z artykułów zostało napisane, że dopóki ktoś nie popełni formalnej herezji, to z hierarchów to należy się słuchać. Już pomijając fakt, czy ta herezja była, czy nie była, ale ja chciałbym, żeby mój pasterz, żebym ja nie musiał czekać z dnia na dzień, czy on popełni formalną herezję, tylko żeby on mi jasno prawdę Ewangelii pokazywał. Tego oczekuję od pasterza. A nie, że my się 3,5 roku z lękiem, czy czasem herezja nie padnie z góry. No, no to co to jest? No. Ja nie chcę bać się każdego dnia, czy hierarchia herezji nie popełni, tylko że mi prawdę Ewangelii mówiła wyraźnie. A tymczasem język teologii magisterium zrobił się już tak zapętlony, że ten język, jak ktoś czyta dokumenty Kościoła, im bliżej naszych czasów, tym częściej musi po słownik języków obcych sięgać. A w mętnej wodzie wiemy, kto łowi. I to powiedzieli faryzeusze do człowieka, któremu wzrok Pan Jezus przywrócił. Ten lud, który nie zna prawa, jest przekręty. A dlaczego nie znał tego prawa? Bo Słowo Boże było proste, a ich prawo było zagmatwane. I tak samo jest teraz. Słowo Boże jest proste, ale już to, co my czytamy, szczególnie w ostatnich dokumentach, już proste nie jest. To nie jest mowa tak, tak, nie, nie. A jeżeli nie jest, to od złego pochodzi. Niejasność, dwuznaczność.
Ja nie chcę się opierać na interpretacjach myśli papieskiej, tylko na myśli papieskiej. Nie ma być moją wyrocznią Federico Lombardi czy ktoś tam jeszcze, tylko moją wyrocznią mają być jasne słowa papieża. Co mi po jakiejś interpretacji? To ja mam się dekalogu słuchać, czy interpretacji dekalogu? Niech mi to zinterpretuje, co znaczy nie zabija, i ja będę interpretacji się stosował, a nie... 10 prostych słów, jasne? Jasne, każdy rozumie. To dlaczego dzisiaj nie rozumiemy? Czy nie można jasno tego napisać, czego się od nas oczekuje? No i przemilczenie w końcu prawdy. No nikt nie powiedział, wszystko w porządku z homoseksualizmem, tak? Ale nikt też nie mówi, że coś nie jest w porządku, bo jak ktoś powie, to zaraz będzie prześladowanie, tak? Świat będzie prześladował. Więc żeby nie narażać się dla świata, poprawność polityczna. Nie ma piekła, nie ma sprawiedliwości i homoseksualizm i cudzołóstwo nie są już grzechem. Albo są, ale to i tak nie ma znaczenia, bo miłosierdzie jest bezwarunkowe Pana Boga. No to jest właśnie taka sprawa. Tak właśnie jest. No. I stąd taki zamęt jest. Bo nie ma mowy tak, tak, nie, nie. Wówczas zrozumieli, że mówił o wystrzeganiu się nie kwasu chlebowego, lecz nauki faryzeuszów i saduceuszów. I mamy w dzisiejszym Kościele coraz więcej faryzeuszów i saduceuszów, którzy rozwadniają Ewangelię i coraz większa ilość ludzi ulega zakwaszeniu. I dlatego Pan Jezus powiedział, wyjdźcie z nierządnicy. Tym, którzy jeszcze się nie zakwasili. Mówi, wyjdźcie, bo i wy się zakwasicie, jak nie wyjdziecie. Dlatego ten czas będzie skrócony ze względu na wybranych, bo jakby, jak mówi nam Pan Jezus w Ewangelii, bo jakby nie był skrócony, wszystkich by nas wymiotło. Wy zawsze sprzeciwiacie się Duchowi Świętemu. Bardzo popularny tekst, cokolwiek powie biskup, papież, to pochodzi od Ducha Świętego. No ale tak nie jest. Dlaczego tak nie jest? Bo człowiek wolność otrzymał od Boga. Każdy otrzymuje miarę łaski na miarę autorytetu. I nie ulega wątpliwości, że im wyżej, tym silniejsza asystencja Ducha Świętego. Ale człowiek ma wolną wolę i wcale nie musi przyjąć tego, co Duch Święty do niego mówi. I kiedy arcykapłani uczeni w piśmie, którzy niewątpliwie mieli asystencję Ducha Świętego, usłyszeli od świętego Szczepana, wy zawsze, zawsze sprzeciwiacie się Duchowi Świętemu. Nie czasami, zawsze. Dlatego stali się synagogą szatana. Bo jak nie Duch Święty, no to pozostaje tylko jeszcze jeden duch, jemu przeciwny. I stąd właśnie te słowa. Biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze, obłudnicy, pozamykacie Królestwo Niebieskie przed ludźmi. Wy sami nie wchodzicie i nie pozwalacie wejść tym, którzy do Niego idą. Teraz może zrozumiemy lepiej ten wczorajszy tekst piątej plagi, a gwiazda spadająca z nieba ma klucze do czeluści. Klucze, które powinny otwierać Królestwo Niebieskie, mogą się stać kluczami otwierającymi klucze do czeluści, jeżeli odchodzi się od prawdy Słowa Bożego. I właśnie uczeni w piśmie i faryzeusze w imię własnej tradycji odrzucili prawo Boże, nauczając ludzi własnej tradycji i prowadząc ich ku przepaści. I to właśnie grozi, właściwie nie grozi, ale jest obecne w obecnym Kościele. I stanowi poważne zagrożenie, coraz poważniejsze. I tutaj musimy sobie uświadomić, że mówimy uczeni w piśmie, faryzeusze, synagoga szatana, ale ktoś jest zawsze najwyżej. Ktoś jest tym, który stanowi najwyższy autorytet. Tym w synagodze szatana stał się arcykapłan Kajfasz, głowa synagogi. I kiedy mamy 13 rozdział Apokalipsy i mówi się o dwóch bestiach apokaliptycznych, to też się mówi o głowie.
A więc nierządnica też będzie miała swoją głowę. I jak ona jest opisana? Potem ujrzałem inną bestię wychodzącą z ziemi, miała dwa rogi podobne do rogów baranka, czyli Jezusa Chrystusa, baranka przez duże B. To musimy sobie uświadomić. W Apokalipsie to jest oczywiście synonim Jezusa Chrystusa. A mówiła jak smok, co jest z kolei synonimem szatana. Czyli wygląda jak Jezus Chrystus, a przemawia jak szatan, żeby to przetłumaczyć dosłownie, to zdanie. Święty Paweł to ukazał inaczej. Przyjdą jak wilki w przebraniu owiec, ale ten sam motyw. I głosić będą przewrotne nauki. Więc widzimy, że Pan Jezus później mówi, wielu fałszywych proroków się pokaże, tak? A tytuł drugiej apokaliptycznej bestii, fałszywy prorok. Fałszywi prorocy mają swoją głowę. Wilki w owczych skórach mają swoją głowę, która wygląda jak baranek, a przemawia jak smok. To jest też bardzo dla nas ważna informacja. Jeśli to możliwe, zwiedzie także wybranych. Zwiedzie nie tylko dlatego, że będzie to mowa, w której bardzo trudno będzie odróżnić prawdę od fałszu, ale także dlatego, że będzie posiadał ogromny autorytet, któremu będzie ciężko powiedzieć, trzeba słuchać bardziej Boga niż ludzi. I czytając takie różne rzeczy, właśnie znalazłem taki komentarz, który kapitalnie ukazuje, jacy będą ludzie nierządnicy. A więc ludzie nierządnicy będą sympatyczni postępowi, kochający innych. To jest opis właśnie takim mniej więcej człowieka nierządnicy. Więc katolicy staną się sympatycznymi, postępowymi, kochający innych. Co na to Pan Jezus? Zobaczmy. Takie wybrane teksty, tylko cztery. Czy Pan Jezus był sympatyczny, postępowy, kochający innych? Spójrzmy. Na przykład. A spośród Jego uczniów, którzy to usłyszeli, wielu mówiło. Trudna jest ta mowa, któż jej może słuchać? Więc nie wiem, czy mowa Pana Jezusa była sympatyczna, ale na pewno trudna. Odtąd począł Jezus nauczać i mówić, nawracajcie się, albowiem bliskie jest Królestwo Niebieskie. To już jest mowa postępowa Pana Jezusa, ale temu komuś chyba o inny postęp chodziło. Wchodźcie przez ciasną bramę, bo szeroka jest brama i przestronna ta droga, która prowadzi do zguby, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą, postępują, tak? Jakże ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do życia, a mało jest takich, którzy ją znajdują. No i tu biada ci Korozain, biada tobie Betsaido. Tu ukazałem właśnie sympatyczną i postępową mowę Pana Jezusa. Proszę sami wyciągnąć sobie z tego wnioski. I odtąd zaczął Jezus wskazywać swoim uczniom na to, że musi iść do Jerozolimy i wiele cierpieć od starszych i arcykapłanów i uczonych w piśmie, że będzie zabity i trzeciego dnia zmartwychwstanie. Żeby było jasne, że to są słowa Pana Jezusa, Ewangelii, nie moje wydumki. Starszych i arcykapłanów i uczonych w piśmie, nie rzemieślników, rybaków i pasterzy, nie pogan, Greków i Rzymian, tylko starszyzny narodu wybranego. I tak też będzie w Kościele. Nierządnicy. Panie, niech Cię Bóg broni, nie przyjdzie to nigdy na Ciebie. Słowa najbliższego Panu Jezusowi, człowieka, który pierwszy powinien powiedzieć, skoro Pan Jezus to mówi, tak będzie. To nic, że czyni znaki, że ogłasza się Mesjaszem, ale widocznie faktycznie będzie. Nie! I to zaraz tutaj nie pamiętam, czy mam... Tak, mam kolejny. W samej Ewangelii jest kilka tych tekstów, ale Pan Jezus wielokrotnie im o tym mówił. I do nich do końca to nie dotarło. Po pierwsze dlatego, że dla nich Mesjasz to był jednoznacznie triumf i oni
byli, to w pojmacie Boga człowieka jest właśnie, że oni cały czas oczekiwali, że jednak się przekonają. Że nie mogą się nie przekonać. Oni pomimo wszelkich znaków, jakie widzieli, nie uwierzyli Jezusowi, że będzie ukrzyżowany i przez kogo będzie ukrzyżowany. I dlatego spali w Ogrodzie Oliwnym. Ten Pan Jezus przy wieczerzy mówi, to jest ciało, które będzie wydane, krew, która będzie wydana. A oni dalej spali w Ogrodzie Oliwnym. I tak samo jest teraz, że do końca w Kościele nie uwierzą w to. Wyrok na Kościół wydany, a współcześni apostołowie śpią w Getsemani i tak samo będą zszokowani jak apostołowie i wypełnią się słowa Starego Testamentu. Prorok i kapłan błąkają się, nie wiedząc o co chodzi. To kto ma wiedzieć o co chodzi? Panie, niech Cię Bóg broni, nie przyjdzie to nigdy na Ciebie. Często to słyszę w konferencjach. No, księży Paweł, no, to. Wydumki. Kolejny. Tam Syn Człowieczy zostanie wydany arcykapłanom i uczonym w piśmie. To tak tylko dla pokazania, że sama Ewangelia, jak mocno Pan Jezus to podkreślał wyraźnie. Jak można było nie przyjąć tego, nie uwierzyć? I jak o tym mówi nam Pan Jezus w Apokalipsie i w innych swoich mowach eschatologicznych, święty Paweł. Gdy go ujrzeli arcykapłani i słudzy, zawołali: ukrzyżuj. Proszę zobaczyć znowu. Kto wydał wyrok i kto pierwszy krzyczał? Góra. Arcykapłani i starsi namówili tłumy. Proszę bardzo. Dzisiaj tak samo będzie. Jeżeli ze słów niektórych hierarchów słyszymy z ust bardzo mocne oskarżenia wobec kapłaństwa, kapłanów, to tu znamy odpowiedź, dlaczego tak mówią. Bo trzeba podburzyć tłum. I to mówiłem, że to pokolenie od P2 ukrzyżuje Kościół. Nie całe, ale na pewno nie jeden JP2 będzie krzyczał krzyżu. My mamy prawo, proszę zobaczyć. Przez duże P, czyli oni uzurpowali sobie, mówili o prawie Bożym i w imię Bożego prawa ukrzyżowali Syna Bożego. I tutaj, bo tak mówimy o bardzo trudnej rzeczy, ale myślę, że jest taki moment, by powiedzieć przede wszystkim, wypowiedzieć słowa, które wypowiedział Pan Bóg do Davida Wilkersona, kiedy otrzymał proroctwo w 72 roku. Zachęcam do przeczytania tego proroctwa, bo wypełnia się w 100%. Mówi o upadku żelaznej kurtyny, że będzie krótki czas na nawrócenie, później znowu zapadnie ta kurtyna, o tym, że obmowa będzie szczególnym znakiem czasów ostatecznych, to co Pan Jezus powiedział, i będą kłamliwie wszelkie zło mówić na was z mego powodu. I David Wilkerson mówi: Panie Boże, jakie to jest straszne. Powiedz jakieś słowa pociechy. I wtedy właśnie Pan powiedział: Bóg czuwa nad tym wszystkim. Szatan otrzymał władzę, aby w wielkim ucisku ponieść po raz drugi klęskę. Tak jak ją poniósł na krzyżu. I tu bardzo ważne jest przypomnieć najważniejsze słowa Apokalipsy. Nadeszły gody baranka, jego małżonka jest gotowa. Kościół obecny nie jest gotowy na spotkanie baranka. Musi się oczyścić w dwóch etapach. Pierwszy będzie oddzielenie konkolu od pszenicy. Właśnie ten etap zwiedzenia. A drugi, danie świadectwa prawdzie Ewangelii w wielkim ucisku. Czyli ta pszenica zostanie oczyszczona w tym tyglu wielkiego ucisku. Dla nas to jest najważniejsze. Tak, żebyśmy mocno sobie uzmysłowili, że te rzeczy, które powiedziałem,
są znane Bogu. On nam je objawił już 2000 lat temu i możemy być spokojni, że to jest dla naszego ostatecznego duchowego dobra. I tu właśnie jest o tym mowa, o tym daniu świadectwa i o tym, że chociażby ten tekst z Apokalipsy, jeśli kto do niewoli jest przeznaczony, idzie do niewoli. To jest w planach Bożych. Kto na zabicie mieczem, musi być mieczem zabity, tu się okazuje wytrwałość i wiara świętych. I to jest bardzo ważne. Pytamy się, to będę mieczem zabity? Pójdę do niewoli? Czy może uratuję skórę, tak? Właśnie, to jest bardzo ważna rzecz. Wszystkie te katastroficzne przepowiednie prowadzą ludzi do myślenia, jak uratować skórę, a Słowo Boże mówi, nie jak uratować skórę, ale jak uratować duszę. I Apokalipsa mówi o zapisanych w Księdze Życia i niezapisanych w Księdze Życia. Ale żeby być zapisanym w Księdze Życia, nie można przyjąć znamienia bestii. Trzeba wyjść z nierządnicy. Trzeba zaryzykować, że pójdzie się do niewoli albo będzie się mieczem zabity. To jest właśnie takie ważne dla nas przesłanie. I tu mamy, wracając właśnie do słowa, teraz taki ostatni etap, to kilka takich fragmentów, które właśnie mówią o tym, co powiedziałem, że Bóg zapowiada, zgodnie z prorokiem Amosem, że Bóg nic nie uczyni, zanim wcześniej nie zapowie przez swoich proroków, tak? Dlaczego to czyni, skoro mówi, że będzie jak za dni Noego i taka garstka jak za dni Noego uwierzy w to słowo prorockie? Dlatego, że Bóg nie mógłby wydać sądu na człowieka, jeżeli ten człowiek nie byłby świadomy, że postępuje dobrze czy źle. I Pan Jezus powiedział do nich, gdyby nie wiedzieli, nie mieliby winy, ale że wiedzą, mają winę. To jest właśnie ważna sprawa. I żaden chrześcijanin nie będzie mógł powiedzieć, że nie jest winny, bo ma obowiązek czytać Słowo Boże. Gdybym zapytał, tyle jest wspólnot, ruchów charyzmatycznych, rozważania Słowa Bożego. Czy gdzieś się rozważa Apokalipsę? Czy ktoś słyszał o tym, żeby rozważano Apokalipsę? Oczywiście, że nie. Wybiórczo się traktuje Słowo Boże. To jest właśnie problem. I teraz wrócili strażnicy do arcykapłanów. Strażnicy, prości ludzie, zachwycili się mową Pana Jezusa. Czuli, że jest to prawda, wbrew temu, co im mówili ich przełożeni. A oni mówią, czy i wy daliście się zwieść? Czy ktoś ze zwierzchników lub faryzeuszy uwierzył w Niego? A ten tłum, który nie zna prawa, jest przeklęty. Czy ktoś ze zwierzchników i faryzeuszy uwierzył w Niego? Jeżeli w Jezusa Chrystusa nie uwierzyli, no to trudno się dziwić, że ktoś tam w jakieś tam moje słowo uwierzy, tak? Do mojej znajomej jedna pani powiedziała, o, gdyby tak było, to ksiądz by zambony powiedział, Kościół by o tym mówił. Pewnie tak, no. Ja mówiłem o tej proporcji prawdziwych i fałszywych proroków. Proszę przeanalizować Stary Testament. Ta proporcja jest przerażająca. Jeden prorok Eliasz, 450 kapłanów Baala. Prorok Micheasz, 400 fałszywych proroków. To przed wyruszeniem króla Achaba na Ramot. Pytał się proroków o zdanie. I tak możemy wyliczać. Prorocy, którzy będą mówić pokój i bezpieczeństwo, będą w przygniatającej większości, zawsze. I zawsze ludzie powiedzą, nie ma co słuchać, bo to jest odosobniony głos. Żyjemy w czasach demokracji, większości. Większość ma rację. A za dni Noego większość miała rację? I Pan Jezus powiedział, będzie jak za dni Noego. Większość nie będzie miała racji. Tu taki tylko dla zaprezentowania. Eliasz już przyszedł, a nie poznali go i postąpili z nim tak, jak chcieli. A było zapowiedziane w Starym Testamencie, że przyjdzie anioł przymierza i później przyjdzie Pan. Czyli było zapowiedziane, że tak jak nie rozpoznali Jezusa Chrystusa, poprzednika jego, który na niego wskazał, też nie rozpoznali. Eliasz już przyszedł, a nie poznali go i postąpili z nim tak, jak chcieli. Kto go nie poznał? Faryzeusze i uczeni w piśmie, bo to oni stali z daleka. Tłum słuchał Jana Chrzciciela.
I dlatego Pan Jezus mówi, bo pytają, jakim prawem to czynisz. No to mówi Pan Jezus, no to powiedzcie, Jan Chrzciciel to prorok czy nie prorok? I oni zaczęli kombinować. Dyplomacja, tak? Nieprawda, tylko co tu odpowiedzieć? Powiemy, że nie prorok, to tłum nas zlinczuje, tak? Powiemy, że prorok, to przyznamy się, że jesteśmy niedowiarkami. To właśnie tak jest. No i właśnie to jest ten tekst, który mówi o ludziach, którzy są w odstępstwie. Nie niewierzących, ale tych, którzy dla których wymagania wypływające z wiary są niewygodne. Czasami mówimy, udaję, że nie widzę, tak? Właśnie, udaję, że nie słyszę. To jest bardzo dobre, bardzo dobrze obrazuje to, co Pan Jezus chciał powiedzieć. Słuchać będziecie, a nie zrozumiecie. Patrzeć będziecie, a nie zobaczycie, bo będzie to dla was niewygodne. Wygodne będzie usłyszeć pokój i bezpieczeństwo. I święty Paweł mówi, i tak nagle przyjdzie zagłada. Tak nagle przyjdzie zagłada, jak za dni Noego i za dni Lota. Jedli, pili, bawili się, za mąż wychodzili, domy budowali, autostrady, podpisywali pokojowe umowy i tak przyszła na nich zagłada. I nie nawrócili się, aby mi ku zdrowiu. To właśnie zobrazowanie tego. Nagle przyszedł potop i wygubił wszystkich. Spadł z nieba deszcz ognia i siarki na Sodomę i wygubił wszystkich. I dlatego powiedziałem, że ludzie będą bluźnić Bogu nieba, od swych uczynków się nie odwrócą, bo będzie im powiedziane, że żyjcie jak chcecie, Bóg was kocha bezwarunkowo. Więc kiedy tak będą żyli i przyjdzie Boża kara, to nie będą w stanie się już od swych uczynków odwrócić, bo jak powiedziałem w jednej z konferencji, umiłują bardziej grzech niż Boga. To są słowa świętego Pawła z drugiego listu do Tymoteusza, trzeci rozdział, kiedy mówi o wadach ludzi czasów ostatecznych i kończy tym, umiłują bardziej rozkosz niż Boga. Dlatego stworzą sobie inną Ewangelię. Miłosiernego Boga, który wszystkich kocha, nikogo nie karze. I wtedy Bóg przyjdzie i wygubi wszystkich. Jak za dni Noego. I to chyba ostatni, tak, który jest, myślę, że świetną puentą właśnie tego, co powiedziałem i tego, jak to jest przyjmowane. Baczcie więc, aby nie sprawdziły się na was słowa proroków. Patrzcie, szydercy, zdumiewajcie się i odejdźcie, bo za dni waszych dokonuję dzieła. Dzieła, któremu byście nie uwierzyli, gdyby wam ktoś o nim mówił. Amen.